Halo, halo, dzień dobry, cześć ludziska, no ja z tej strony witam wszystkich serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z omawiania Total War'owego bloga. Dzisiaj zaprezentuję wam mechaniki frakcji dla Grand Katai, czyli Wielkiego Katai, jakim są takie pseudo Chiny, choć niby pseudo, ale pod wieloma aspektami są dużo bardziej klimatyczne niż te Chiny w Total War'ze Trzy Królestwa. No to tak, w przeciwieństwie do innych frakcji, jakie mieliśmy do tej pory okazję sobie omówić, Grand Katai nie ma żadnej swojej waluty frakcyjnej, natomiast jest ona zastąpiona harmonią i to działa w sposób takiego paska harmonii, prawda, ja sobie go tutaj wizualizuję, bo niestety nie ma grafiki, żeby to zaprezentować, no i jest to w bardzo prosty sposób zrobione, ale w dosyć trudny i to sprawia, że będzie trzeba nad tym się w grze mocno zastanowić, żeby to odpowiednio balansować, bowiem jeśli załóżmy pasek będzie wypełniony maksymalnie do lewej strony, no to wówczas otrzymamy korzyści z danej dziedziny, czyli załóżmy jednostki dystansowe będą lepsze, ale jednostki do walki wręcz gorsze. Z kolei jeśli będzie po prawej stronie, no to vice versa, jednostki do walki wręcz będą lepsze, a jednostki strzelające gorsze. Tu oczywiście mówię przykłady po swojemu, bo pewnie to będzie dużo bardziej rozwinięte, ale żebyście wiedzieli, że tak to działa na tej zasadzie. Natomiast jak się one znajduje na środku tego paska, no to wówczas mamy największe z tego korzyści, ale twórcy wspominają, że jest to niezwykle trudne, żeby to w ten sposób zbalansować, ale chociaż na kilka tur posiadanie, to jest tak wspomniane, na tym środku daje naprawdę duże, duże korzyści. No i co oczywiście na to wpływa, to technologia w dużej mierze, budynki, czy nawet niektórzy nasi lordowie dowódcy, jakie mogą na to wpływać. To jest generalnie jakby yin yang, tam jest niżej więcej na ten temat napisane, że jedna strona to jest yin, druga to jest yang, a na środku pewnie będzie takie, wiecie, yin yang, taki balans. Dobra, kolejna mechanika to jest Wuxin Kompas. Bardzo ciekawe, bardzo fajne, ładny interfejs. Fajny jest taki, zobaczcie, klimat chiński, taki lekko baśniowy, tu mamy smoka. Serio, świetnie to zrobili twórcy. No i dzieli się ten kompas na cztery główne odnogi. My możemy nim sterować, ale wiadomo, są określone limity do tego, jak bardzo w daną stronę się obróci. Nie jest to sprecyzowane, co ile tur możemy to robić, ale wiadomo, że jest jakiś tam limit. No i mamy te cztery rzeczy, z czego trzy mają bonusy pasywne, a w sensie tylko trzy z tych czterech mają bonusy pasywne, a generalnie wszystkie cztery łącznie mają dodatkowe bonusy, kiedy jest konkretnie tutaj ten punkt kompasu na nie ukierunkowany. Czyli ja wam to przybliżę. Zobaczcie, te bonusy pasywne działają tak, że mają swój pasek magii, bo tak to jest nazywane, no energii tak jakby. No i on się wypełnia, jak strzałka kompasu jest w jego kierunku generalnie w tym regionie ustawiona, to on się wypełnia. Jak jest przeciwny, to on spada. Jak spadnie poniżej, obstawiam, że środka, to będą zamiast tych buffów będą debuffy. Natomiast jak jest równo w tym kierunku właśnie ukierunkowany, to wówczas odblokowuje nam się ten poniższy buff, który jest nie pasywą, a takim, znaczy no jest buffem, tak? Czyli też jest ważne, żeby pomiędzy tym ładnie, dobrze manewrować. Nie możemy się skupić na jednej rzeczy, bo wówczas, znaczy możemy teoretycznie, jak ktoś chce, ale wówczas inna rzecz będzie bardzo na minus. Czyli załóżmy, jak się skupimy za bardzo na tym, no to będziemy tracili przyrost populacji, przyrost rozwoju w osadach. Jak olejemy to, to stracimy zadowolenie w prowincjach, a jak olejemy to, to stracimy generalnie defensywne zaopatrzenie, co jest też nową mechaniką generalnie w Total Warze Warhammerze III, jaka nieco boostuje oblężenia, w sensie boostuje. Daje takie opcje, że możemy ręcznie budować wieżyczki podczas trwania bitew, właśnie korzystając z tej też waluty, więc ciekawe. No i to już mamy, zobaczcie, dwie mechaniki, przy których trzeba odpowiednio balansować, w innym wypadku może się dla nas skończyć licznymi debuffami. No i sobie teraz omówmy, co one tutaj dają. Albo w sumie widzimy, co na tej dają. Może tak na szybko się jeszcze przelecę. Great Bastion, czyli Wielki Bastion, taki pseudo-wielki mur chiński, daje nam 500 tych defensive supplies, czyli tego zaopatrzenia, oraz daje bonus do regeneracji jednostek, zwiększa 4% na terenie Kataju. Plus, jak na niego najedziemy, czyli jak będzie, bo to jest bonus, jeszcze raz powtórzę, z tej energii, a jak strzoko kompasu się ukierunkuje w tym kierunku, czyli na tą tutaj ikonę właśnie tego
muru, no to wówczas zostajemy jeszcze lokalne możliwości wyrunkowe plus 1 dla wszystkich frakcji Kataju, plus umiejętność armii Celestial Intervention, co jest, zdaje się, chyba takim meteorem, jaki spada, bardzo mocne zaklęcie. Następnie Celestial Lake, co daje wzrost populacji dla wszystkich frakcji Kataju pasywnie, a jeśli jest strzałka na niego ukierunkowana, to wówczas zwiększa przychód z budynków o 5% w Kataju, no i zwiększa szansę na wzrost wiatrów magii o 40% na terenie Kataju. Wszystko, wiecie, wiąże się w Kataju, czyli generalnie jak ruszymy poza Kataj, to większości z tych buffów nie będziemy w ogóle mogli doświadczyć. No i Warpstone Desert, jedyna rzecz, która nie ma pasywki, daje nam zmniejsza spaczenie o 2 punkty w per region in Kataj. Za każdy region w Kataju? Chyba tak. Czy też w każdym. Nie do końca jestem przekonany. No i tu natomiast szansa, że wiatry magii nam osłabną o 100%. Chyba to o to chodzi, że w bitwie mamy, wiecie, poziom wiatrów magii i możemy zaryzykować wzrostem. No i to sprawia, że będą chyba, będzie większa szansa, że ten, że będzie spadek, a nie wzrost właśnie. No i ostatnia, Dragon Emperor's Wrath, Gniew Smoczego Cesarza, zwiększa kontrolę w Kataju, czyli chyba to jest zadowolenie z tego, co kojarzę po tej ikonce dla wszystkich frakcji Kataju, plus, jak jest włączony, no to wówczas Gniew Cesarza zapewnia ekstremalne wyczerpanie dla wszystkich wrogich frakcji, jakie są bijące. O Jezu, bijące znaczyło, przekraczają wielki mur, zdaje się, Unlocked when energy reserve is full. Aha, czyli to się odblokowuje tylko wtedy, kiedy to jest w pełni wypełnione, więc to jest rzecz dosyć OP, zapewnia mega duże wyczerpanie dla wrogu, więc całkiem ciekawe. No i to już mamy omówione. Następnie szlak kości słoniowej, nasz handel. Nie ma jedwabnego szlaku, ale mamy szlak kości słoniowej. Ciekawa rzecz, mi się mega podoba. Działa to w taki sposób, że możemy, grając Katajem, wypuszczać karawany w świat. No i karawany, wiadomo, zapewniają nam określone korzyści, w dużej mierze finansowe. A grając frakcją niekatajską, możemy na te karawany napadać. No i tak, wiem, że wiele frakcji, bo może jakby te karawany, jak są na szlaku, to mogą się na postojach zatrzymywać. No i wiele frakcji bardzo, bardzo chętnie chce korzystać z ich dóbr. Nawet same w sobie ogry, które są naturalnym wrogiem Kataju, ale też jest napisane, że ogry czasem, kiedy nie do końca chcą za te też dobra zapłacić, to mogą po prostu karawanę splądrować. To jest fajne. Ogry to są tacy pseudo-mongołowie, tylko że No, z Mongołami to nie mają zbyt wiele wspólnego, jedynie mają takie fajne wąsiska mongolskie, takie, wiecie, fryzy, jak Mongołowie, ale te karawany są naprawdę bardzo ciekawe. No i karawanami przewodzi nowy typ lorda, który ma unikatowe białe, niebieskie, przepraszam, drzewko umiejętności, jakie skupia się właśnie na boostowaniu tychże karawan, czyli załóżmy zwiększa ładunek, jak jest w karawanie, zwiększa regenerację pomiędzy tymi też stopami, bo musimy co jakiś czas karawanę zapewne zatrzymać, czy też ona sama, ona się generalnie sama zatrzymuje na postojach i tam też sprzedajemy ładunek, plus się regenerujemy. No i jeszcze boostuje zdolności militarne karawany, bo pamiętajmy, że karawana może zostać zaatakowana, ale jak już mówiłem wcześniej, my ją nie sterujemy, my ją widzimy. Ona działa tak w pewnym sensie jak szpieg, mianowicie jak się przemieszcza, to widzimy wszystko, co jest wokół niej, ale my ją nie sterujemy. Jedyne co, to wybieramy szlak, którym ona podąża, no i zależnie od tego, czy dobry szlak wybierzemy, tak też będzie pewność, czy dotrze do celu, bo pewnie będą szlaki niektóre nie do końca bezpieczne, no i tam będzie często to napadana. Plus podczas długich postojów mamy różne eventy, takie jak chociażby decyzje o jakichś bitwach, o zaciągnięciu najemników ogrowych, no i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. Mega, powiem wam, fajna i interesująca mechanika. Natomiast jak chcemy splądrować taką karawanę, no to się wiąże z automatu z wypowiedzeniem wojny danej frakcji, ale to jest tak napisane, że smoki nie będą za bardzo oburzone, jeśli będziemy plądrowali zbuntowane karawany. Ale, no jeśli już na ich karawany napadniemy, no to raczej może się to wiązać z bardzo wielkim gniewem z ich strony. No i następna rzecz, już że tak naprawdę ostatnia mechanika, jest to Great Bastion, czyli Wielki Mur, innymi słowy. No i działa to tak, że jest on rozmieszczony w północnej części Wielkiego Kataju
i on ma w sobie trzy bramy, których trzeba bronić. Coś jak są te bramy w Utluanie, u wysokich elfów. Bardzo fajna sprawa. I na terenie tego muru zaczyna początkowo frakcja Miao Ying, bo pan Zhao Ming jest gdzieś tam na południu, z tego co kojarzę. No i ważne jest, żeby go bronić, dlatego że utrzymanie dobrego garnizonu w tych murach sprawi, że wasze rodzime włości nie będą napadane, no bo nie ma skąd, bo trzeba najpierw mur przekroczyć, żeby napadać frakcję w centrum. I chaos to atakuje tak naprawdę nieustannie poprzez, obstawiam, że jakieś skrypty i te ataki są bardzo częste, ale co jakiś czas się kumulują większe, no i one pochodzą, wiadomo, z wielkich pustkowi chaosu. I to jest już pewnie jakaś ciężka bitwa do pokonania, więc opłaca się to bardzo rozbudowywać. Zobaczcie, mamy tutaj limit jedynie 4 budynków. To jest aktualnie Snake Gate, czyli Smocza Brama. Mamy jeszcze Dragon Gate, czyli Smoczą Bramę. Znaczy, Snake, wężowa, nie smocza, literówka, sorry. Mamy jeszcze Dragon Gate, czyli Smoczą Bramę, oraz Turtle Gate, czyli Żółwią Bramę. No i to rozbudowujemy, a wiadomo, każdy buff daje nam zwiększa znacząco granizon, no i pewnie niektóre buffy boostują też wieżyczki i takie rzeczy. Niestety nie mam tutaj, nie są one pokazane. Tak w ogóle zwróćcie uwagę, jak ciekawie wygląda interfejs w Warhammerze 3. Jest taki czerwony, zupełnie inny niż w poprzednich częściach. Tutaj faktycznie zmiana jest kolosalna. Mega mnie ciekawi, jak to będzie wyglądało, kiedy będzie już to DLC Mortal Empires, jakie łączy kampanię z 1 i 2. Oj, to będzie na 100% ciekawe. No i, że tak powiem, jest też pasek odnośnie Wielkiego Bastionu i jeśli on, właśnie nie wiem, czy to przed tym nie jest nawiązanie do pasku tego tutaj, ale chyba raczej na pewno nie, ale może to być tak, może to być z tym powiązane, ale myślę, że to jest oddzielny pasek. No i jeśli on jest tak naprawdę wyzerowany, czyli prawie, że w ogóle tego nie ma, no to to oznacza, że chaos bez problemu pustoszy nasze ziemię, co nie do końca sprawia, że smoczy cesarz patrzy na nas przychylnie, ale z kolei jeśli jest ten pasek bardzo wypełniony, to wówczas cesarz może nas czymś tam nagrodzić. No generalnie lubi nas, bo my jesteśmy, wszystkie frakcje Kataju zdaje się są potomkami tego też smoczego cesarza. No i tu jest opis tych trzech bram: wężowa brama, smocza brama i brama żółwia. I każda z nich ma unikatowe budynki i też edykty. Te commandments to są edykty, innymi słowy. Tak mi się kojarzy z komanderiami, z Total War'em Three Kingdoms. Dobra. I za każdym razem jak brama jest odbita generalnie do frakcji Kataju, potem jak wcześniej zniszczył ją, czy też zdobył chaos, no to wówczas zmniejsza to czas odnowienia naszego kompasu. Czyli wydaje mi się, że ten pasek to jest właśnie ten pasek, o którym wspominają twórcy w mechanice bezpośrednio tego muru. Czyli musimy starać się, żeby on był utrzymany na wysokim poziomie. W innym wypadku nie będzie zbyt dla nas to przychylne. No i na sam koniec technologii. Bardzo prosta, składająca się z takiego jednego drzewka, no i wiadomo, żeby przejść do kolejnej, trzeba odblokować wcześniejszą, ale z taką różnicą, że środkowa technologia jest raczej neutralna i daje buffy. W większości, w dużej mierze, w sensie, że sam środek, ale te wszystkie pozostałe, zobaczcie, po ikonach, mają ying i mają yang, czyli wpływają na naszą harmonię. Więc jak zbyt zraszujemy górną technologię, to wówczas pasek skieruje się bardzo w kierunku właśnie, nie wiem, czy to jest ying czy yang, już nie pamiętam, które w każdym razie w kierunku tejże tutaj, no w tym kierunku, prawda? Zatem, no, skupienie się stricte na opracowaniu, załóżmy, górnej części może mieć ze sobą pewne debuffy, a z kolei balansowanie, czyli załóżmy, że opracowujemy jedną technologię tutaj, potem idziemy niżej, no to może już jakieś tam lepsze korzyści przynieść. Ale ja sądzę, że twórcy tak to fajnie zbalansowali, że gracz może według własnej woli i tak zraszować konkretny kierunek technologii. No bo obstawiam, że nie będzie jakichś mega wielkich debuffów z tym, że będziemy trzymali maksymalnie naszą harmonię na poziomie yang, no bo zapewne to będzie boostowało dany typ jednostek, więc jak ktoś chce robić doomstacki, czy też skupiać się w swoich armiach na danych typach jednostek określonych, no to wówczas nie ma z tym większego problemu. Ale jak ktoś chce grać tak bardzo zbalansowanie, no to może sobie to stopniowo opracowywać. Bardzo fajne i bardzo ciekawe. To mi się osobiście mega podoba, że ta frakcja się opiera bardzo na takim balansie i trzeba ostrożnie podejmować decyzje, bo nie możemy grać tak na hulaj ducha, tylko trzeba jednak się na tym skoncentrować.
filtrować. Dobra, sobie już nieco zmniejszę tutejsze to powiększenie. No i to byłoby mniej więcej na tyle. Piszcie, co sądzicie o Grand Katai. Mi się osobiście bardzo podoba i będzie to na pewno jedna z frakcji, którą będę ogrywał od początku. Moim takim, myślę, że jednak topką, którą zagram premierowo, będzie Kislev, ale może Katai będzie kolejną frakcją. Najbardziej mi się podoba fakt w Warhammerze, że możemy takim właśnie Katajem podbić, dajmy na to Bretonię, taką pseudo Francji. I to jest mega świetne. Ja też nie mogę się doczekać, jak będzie wyglądała tam ta łączona mapa, jak te Chiny rozmieszczą, umiejscowią i jak będą duże. To jest mega interesujące. No dobrze, drodzy Państwo, to byłoby na tyle. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Z mojej strony tyle. Trzymajcie się, cześć i do następnego. Hej!